Rzepak w tym roku wyjątkowo wcześnie rozpoczął swoją wegetację. Niektórzy sądzą nawet, że ta wegetacja tak naprawdę między jesienią a wiosną nie miała przerwy. Zobaczmy, jak w chwili obecnej, po częstych nocnych przymrozkach, prezentują się plantacje rzepaku tuż przed kwitnieniem w fazie zielonego pąka. Dzień dobry, Dariusz Mieszała, firma Timac Agro. Znajdujemy się na plantacji rzepaku ozimego, który lada chwila rozpocznie swoje kwitnienie. Jest to okres szczególnie ważny, szczególnie istotny, abyśmy my, rolnicy, w tym momencie dokładnie zlustrowali swoje plantacje i zobaczyli, w jakim stopniu występuje porażenie przez szkodniki i choroby grzybowe. W ciągu ostatniego czasu wiele razy mieliśmy do sytuacji jest naprzemiennymi, z przemienną intensywną wzrostem aktywności owadów. W tej fazie szczególnie niebezpieczny jest słodyczek rzepakowy, który potrafi wyrządzić spore straty ekonomiczne. W tej fazie możemy bardzo łatwo zlustrować naszą plantację i zobaczyć, jak wygląda kwestia nalotu słodyczka. Od razu możemy także zauważyć, w jaki sposób rzepak poradził sobie z okresowymi przymrozkami, które blisko półtora tygodnia nawiedzały różne rejony Polski. Są plantacje, gdzie widać wyraźnie, że rzepak, który bardzo intensywnie rósł, ma popękany pęd główny. Bardzo dobrze zachowały się rzepaki, które na początku wiosny miały aplikowane rozwiązania biotechnologiczne, biostymulacyjne, które miały za zadanie podwyższyć odporność roślin na niskie temperatury. Na chwilę obecną możemy zauważyć, że rzepak prezentuje dość dobrą kondycję. Natomiast wszystko zostaje w naszych rękach i to my teraz pod kątem lustracji i ochrony insektycydowej, a także fungicydowej będziemy musieli dopełnić naszego obowiązku, aby jak najlepiej te plantacje poprowadzić. Niemniej jednak również w tym czasie możemy zrobić także wiele dla odżywienia naszego rzepaku. Faza zielonego pąka to okres, w którym także należy bardzo intensywnie przyłożyć się do nawożenia mikro i makro elementami. Wiemy o tym, że rzepak nie wybacza błędów. Bardzo ważne jest to, aby od początku wiosennej wegetacji rzepak cyklicznie dokarmiać właściwymi mikroelementami, takimi jak cynk, bor, mangan czy molibden. Nie inaczej jest także w fazie, w której obecnie znajduje się ta plantacja. Tutaj, w tym momencie, kluczowe jest zastosowanie odżywiania borem, który to pełni różnorakie funkcje w roślinie i odpowiada za wiele przemian, a także za przede wszystkim zabudowanie końcowego plonu. Skutecznym rozwiązaniem w tej fazie w odżywianiu roślin są preparaty aminokwasowe. Firma Timac Agro także w swojej ofercie posiada idealny preparat do stosowania w tej fazie. Fertilider Gold BMO, bo o nim mowa, jest to preparat aminokwasowy z dużą dawką boru i molibdenem. Preparat ten, oprócz składników pokarmowych, zapewni także bazę biostymulacyjną C-Active, która będzie zabezpieczać rzepak przed niskimi temperaturami, które mogą także w okresie kwitnienia wystąpić. Bardzo ważne jest to, że ten preparat zintensyfikuje także przemiany azotu, a wszystko to po to, aby rzepak mógł lepiej wykorzystać azot dawkowany mu, mimo braku odpowiedniej wilgotności gleby, z którą także mamy w tym momencie do czynienia. Gold, bo tak potocznie możemy o tym preparacie powiedzieć, jest kluczem do sukcesu na Twojej plantacji rzepaku ozimego.